Moment. Witam wszystkich. Witam wszystkich widzów. Gdzie się znajdujemy? Zapytacie? Na mojej ulubionej wyspie, na Cieszanowicach. W opisie 2 filmy letnie. Zawsze tu przyjeżdżam, zawsze przychodzę na tą wyspę. I rok temu byłem z kolegą Mateuszem rowerem we wrześniu. I tak sobie pomyślałem, fajnie byłoby się przenocować na tej bezludnej wyspie. Tylko tak jesienią, żeby już była cisza i spokój. No i mamy październik, mamy babie lato, w nocy ma być koło 10 stopni. Więc dzisiaj piątek przyjechałem właśnie to zrobić. To co już wielokrotnie mówiłem, to co sobie zakładam, to gdzieś tam to zapisuję, gdzieś tam zapamiętuję i realizuję to w przyszłości. Woda rzeźka, ale myślę, że byłbym w stanie jeszcze się w niej wykąpać. Przypłynąłem tu na moim kajaczku, tak aby go tylko napompowałem, żeby tu dopłynąć. No i muszę się śpieszyć, bo jest już chyba wpół do 6, a po 6 zachodzi słońce. Muszę znaleźć miejsce na hamak, bo to będzie moja pierwsza w życiu noc w hamaku, nie w namiocie. I prawdopodobnie ostatnia noc w hamaku, bo ja jednak nie lubię na plecach spać. No ale zobaczymy, może mi się spodoba. I właśnie dziś ta cała wyspa należy do mnie. Ona ma około 230 metrów długości i około 70-80 metrów szerokości. Jest taka podłużna, dużo ptaków, jak widać. No i na tą noc zostałem właścicielem tej wyspy. Jak starczy czasu, to jeszcze się po niej poszwędamy, ale teraz mnie interesuje hamak. Zastanawiałem się właśnie, czy tu będą takie drzewa, które się nadadzą na hamak. I pewien nie jestem. Dobra, muszę się śpieszyć, żeby rozłożyć to wszystko, już ogarnąć rzeczy. No to jest na pewno minus tego biwakowania w październiku, że szybko się robi zmrok. Ale oczywiście mam latarki. Tutaj może tu bardziej. Nie, tutaj na takim spadku to. Ale tu grzybów. I zobaczcie na to. Ach, serce mi się kraje, jak takie rzeczy widzę. I najgorsze, że nawet jeśli bym chciał tu pozbierać, to sam nie dam rady ani tego wywieźć, ani tego pozbierać, bo wziąłem wprawdzie worki, ale chyba tylko 2, a tych śmieci tu jest na worków 10. Tu jest taki bardziej otwarty teren. Odpada, szukam dalej. Jak widzicie, słońce się zaraz chowa. Czasu coraz mniej. A ja na razie jestem w czarnej dupie. Ale mam już jakieś miejsce jednoopatrzowe. Z tej strony. Co ja wziąłem ze sobą, zapytacie? No jak zawsze, więcej sprzętu niż talentu, czyli rzeczy mam full. Przede wszystkim, no żebym nie zmarł, więc mam na sobie już termoaktywne ciuchy, mam czapkę, mam rękawiczki, mam takie rzeczy. Tu mam jedzenie, będzie gotowanie, będzie kolacja, będzie jutro śniadanie. Mam drugi śpiwór, w razie gdyby w nocy mi było zimno, to otwieram drugi. Mam plandekę, nie zapowiadali deszczu, ale lepiej mieć niż nie mieć. Mam patelkę, czyli będzie konkretne gotowanie. Mam lornetkę, liczę dzisiaj na bezchmurną noc i wiele gwiazd i planet. Mam 2 wody, kranówkę i taką normalną, niegazowaną. Jakieś worki, papier, kuchenka gazowa. No i właśnie. Jak widzicie, jest to wyspa. Nocowałem już tu kiedyś latem i problem na tej wyspie jest taki, że nie ma tu generalnie opału. To znaczy, no są drzewa, ale by trzeba było normalnie żywe drzewa rwać, czego robić nie chcę, a gałęzi żadnych nie ma, bo jak nawet były, to ktoś to już spalił. No z takich patyczków nie ma co. Dlatego ogniska postanowiłem nie robić i wziąłem kuchenkę gazową, żeby na niej właśnie coś ugotować. Grzybów multum, więc spokojnie mógłby się wyżywić na samych grzybach. A my, póki jeszcze jest widno, może zróbmy małą rundkę po moich wościach dzisiejszych, czyli po wyspie. Jak mówię, nocowałem już tu kiedyś pod namiotem, jednak było to latem, bardziej melanżowo. I właśnie wtedy robiliśmy ognisko i było ciężko. Dlatego już wiedziałem, co się święci. Jak widzicie, głównie po brzegach, gdzie jest woda, jest obrośnięte drzewami. Natomiast tu jest taka jałowa ziemia, gdzie niegdzie jeszcze krzaki. I właśnie się zastanawiałem, czy będzie gdzie w ogóle tu ten hamak rozwiesić, bo niby jakieś drzewa są, ale to w większości są takie cienkie drzewa. Widzicie? Są tu takie jamy, nie wiem czy nie krecie. No i cóż, no jak widzicie, nie jest to mała wyspa, nie jest jakaś kępa, więc miejsce fajne. Właśnie tu, gdzie idziemy, to ta wyspa się rozszerza i spokojnie mógłby tu nawet pograć w jakąś piłkę czy siatkówkę. Jakieś 70-80 metrów w linii prostej jest przez wodę do lądu. Wody jest ogólnie mało, jak na Cieszany, w porównaniu na przykład do rok temu. No i zapytacie, czemu właściwie na tej wyspie nocuję? Bo ja kocham tą wyspę. Nie no, żartuję. Znaczy też. Ale prawda jest też taka, że no wyspa daje jakieś poczucie takiego bezpieczeństwa, bo no nikt tam, żadne zwierzę tu raczej nie wejdzie, dzik i tak dalej. No i człowiek, powiedzmy, że chyba też nie, chyba. Dobrze powiedziane. Ślady są, no ale liczę, że akurat w nocy nikogo nie będzie, a pewnie stanę wcześnie rano. No więc wyspa daje jakieś poczucie takiego bezpieczeństwa. Nie żebym się bał spać na dziko, bo spałem wielokrotnie, ale no w hamaku jeszcze nigdy, czyli nie mam nic nad głową. Czyli no tak troszkę inaczej, bo jednak wiecie, namiot to zawsze dziś jesteśmy zamknięci w tych czterech ścianach materiałowych, bo materiałowych, ale jednak ścianach. Tu też możecie zobaczyć, jak opadł poziom wody. Byłem tu w czerwcu i wtedy woda sięgała gdzieś chyba dotąd. Tu ktoś był rozłożony, my żeśmy się rozłożyli tu. Tu trzymałem deskę, tu już była woda. Czyli możecie zobaczyć, jak bardzo spadł ten poziom wody tej jesieni. Ekspertem w hamakach nie jestem, ale stwierdziłem, że mam za duże jajo takie, więc odległość jakby była za mała, więc zmieniłem z tego konara na ten. No i chyba jest trochę lepiej. Jest przed 19:00. Około 19:00 planuję robić kolację. A ponieważ jest przed, to najpierw wstawię wodę na herbatę. Sobie posiedzę jeszcze z ciepłą herbatą. A jak trochę zacznie stygnąć, to zrobię sobie kolację dzisiaj taką ekskluzywną. Dobra ludzie, zaczynamy gotowanie na ostro. Więc tak, wziąłem tutaj sobie troszeczkę masełka. Do tego poleci szyneczka. Może 4 plasterki. Nie wiem na czym tego pokroić. Może na tym. Przydałaby się jakaś deska. Ale nie ma tego złego. Normalnie takiego dania to jeszcze nie było w historii tutaj. W historii tutaj moich biwaków. Nawet z Kasią. Oj, coś tu wypadło. Dobra, trudno. Albo zresztą. Oczywiście nie mam soli ani pieprzu. To jest 3-składnikowa jajuwa. Szynka, masło, jajka. Taka jest. A, jeszcze mam pieczywko. Teraz sobie podsmażamy. I gdy nam się jajówka podsmaży, dajemy jaja, znaczy szynka, sorry. Teraz jest najważniejsza część. Trzeba bełtać, bełtać, bełtać. Dobra, nie chcę jej wysuszyć na wiór. Więc posiłek gotowy. Najlepsza jajuwa jaką jadłem. Polecam. Wiem, że na tej kamerze nie będzie widać, ale księżyc tak daje, że to będzie jasna noc. Jest chyba dzień przed pełnią. No i po prostu jest, co tu dużo mówić, jasno. Na razie bardzo ciepło też. Podobno nocy ma zejść do około 10 max, znaczy minimum. Bardziej się obawiam wilgoci nad ranem, bo jednak no, jestem nad wodą. No i jesień. Jest już 11:45. Myślę, że spać będę jeszcze około 22. Zapomniałem jeszcze linek, żeby to dziadostwo tak mi tu nie wisiało. Ale trudno. Zrobiło się zimniej. Wszedłem w 2 śpiwory, od razu lepiej. No i co? Jest przed 22. Powoli się kładę. Za 9 godzin wschodzi słońce. No i cóż mogę powiedzieć? Muszę przetrwać. Do zobaczenia za 9 godzin. Godzina 7. Witamy, piękny nowy dzień. Słońce wschodzi właśnie chyba. Co mogę wam powiedzieć? Tak na świeżo. Komfort cieplny miałem całą noc, więc noc nie mogła być zimna. Spałem w 2 śpiworach, jak widać, 3 parach skarpet, bieliźnie termoaktywnej, czapce i w sumie tyle, i normalne ciuchy. Co jeszcze? Nie mogłem zasnąć. Praktycznie do 4, gdzieś tam byłem na takiej czujce, jak zasnąłem to dosłownie na, nie wiem, parę minut. A dopiero zasnąłem gdzieś chyba po 4 i wstałem teraz, czyli sumarycznie może z 3 godziny snu na całą noc. Dobra, poleżę chwilę i zaraz wychodzimy stąd. Dzisiaj już będzie skromne śniadanie, zupka chińska, do tego jedna kanapka z tymi dwoma plasterkami, które wczoraj oszczędziłem, szynki, i do tego kawulec dość mocny. Czekam, aż się woda zagotuje. Coś tu się zapieniło przez noc. Nie wiem, o co biega, ale... Może tu zejdę. Ale robi się już, gotuje się woda, dzisiaj będzie gotowanie prostsze, na szybkiego. Ale pozwólcie, że w tym czasie opowiem wam jedną przygodę, którą miałem w nocy. A mianowicie leżę sobie, no i słyszę taki szelest torby. Ta torba była w drugiej torbie i była normalnie związana. No i myślę sobie, no pewnie wiatr, nie? Ale taki nietypowy szelest, dziwny. Więc biorę latarkę i tam zerkam. No nic nie widać. Dobra, leżę dalej. Znowu taki szelest, znowu biorę latarkę, znowu tam świecę. Mówię, zwierzę by się wystraszyło. Nic nie widać. No dobra, no może jednak ten wiatr. Ale nagle słyszę w patelce takie stukanie o patelkę. Mówię, oho, coś jest już w torbie. Otworzyłem ten hamak. Wszystko się działo około 3 w nocy, 4. Otworzyłem ten hamak i zacząłem poruszać tą patelką. Oczywiście świecąc przy okazji. No i wnet wyskoczyła mi żaba z tej torby. Ale to nie wszystko, bo zostawiła niespodziankę. Zostawiła niespodziankę w postaci 4 kub. 1, 2, 3 i 4. Tak wygląda żabie gówno. Takie bobki. No i spodobała jej się ta patelka. Ona, widzicie, że jest cała w tłuszczu, bo jej nie myłem, tylko tak chlebem zebrałem, co się dało. No i tyle. Taka przygoda pierwsza. Jedyna związana ze zwierzętami w nocy. Jeszcze jedna szkoda znaleziona przez żabę. Przeżarty worek i trochę wyżarty chleb. Jeszcze nie wspomniałem o wilgoci, więc wilgoć teoretycznie jakoś nie dawała o sobie znać, jeśli chodzi o mój komfort. Ale jak składałem śpiwory, to rzeczywiście czułem, że są wilgotne. Ale to, co na pewno zwiastuje po tym, że no skropiło się mnóstwo wilgoci, to był kajak. Kajak jest calutki, mokry z wierzchu, i to calutki, naprawdę można przecierać ręcznikiem i go wyciskać, więc wilgoci w miarę nie odczuwałem, ale jest, więc na kolejną noc już by trzeba było przesuszyć te śpiwory. A więc, skoro było mi ciepło i skoro czułem się bezpiecznie, to dlaczego tak mało spałem? No wynika to chyba głównie z tego, że ja nie śpię na plecach, a hamak wymusza spanie na plecach. I to jest dla mnie największa bolączka i dlatego już wiem, że hamak nie jest dla mnie, jeśli chodzi o nocowanie. Bo zdecydowanie lepiej mi się śpi w namiocie. Hamak ma zaletę, żeby właśnie gdzieś poleżeć, wiecie, mało miejsca zajmuje, zawieszamy go na drzewie i już, a tak to musimy jakieś maty nosić i tak dalej, izolować się od tej ziemi, więc jest to kłopotliwe. No więc nie mogłem zasnąć, już myślałem, że w ogóle nie zasnę całą noc, że będzie bezcenna noc, ale o dziwo nagle, ostatni raz patrzałem, to było chyba przed 4, a później obudziłem się już po 6, 7 chyba nawet, no, za 6:50, więc jestem zadowolony. A raz w nocy mi się zachciało siku, musiałem się wyterabanić z tego hamaka, z tymi 2 śpiworami, wyjść z nich, potem znowu wchodzić, no też to jest skomplikowane. Znaczy dochodzi się do wprawy, ale jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to to, że hamak pracuje, że tak jak się ułożymy na starcie, w hamaku trzeba się tak ułożyć jakby po przekątnej na szerokość, żeby nogi były w jednym stronie, a tu w drugiej, nie na wprost, bo wtedy będzie za bardzo prężył, ale też hamak pracuje, czyli tak jak ja się dobrze ułożę na starcie, tak na przykład za 2-3 godziny już coś jest nie tak, już gdzieś się przesunę w dół, czy coś takiego. No, więc tak to wygląda. to miejsce. To miejsce też jest chyba średnie pod takie wypady, bardziej jednak melanże, bo gdzieś do północy było słychać ludzi gdzieś tam. Teraz jest dużo wędkarzy, bo chyba jakieś zawody są. A tak poza tym to w nocy bardzo, bardzo słychać ptactwo. Ale tak bardzo, że czasami nawet jak człowiek przysypiał, to go wygłucało to. Jakieś kaczki, gęsi, łabędzie, dzikie. Bardzo dużo tutaj. No i chyba tyle. Jem śniadanie, dopijam kawę i będę się stąd zbierał.